Rochette.pl. Szydełkowanie moją pasją. Witajcie moi drodzy. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia chciałabym dzisiaj pokazać Wam, jak zrobić niezwykle łatwy i bardzo szybki w wykonaniu sopelek na choinkę. Jest on skromny, delikatny, ozdobiony jedną perełką, prześlicznie prezentuje się zawieszony na zielonych gałązkach. Na moim kanale znajdziecie też film na wzór sopelka świderka. Nieco inny, ale też bardzo oryginalny i efektowny. Link do tego filmu podaję Wam na górze. A tymczasem zapraszam Was serdecznie na sopelek z perełką. Na początek pokażę Wam, z czego zrobiłam te trzy sopelki. Potrzebowałam białą maxi, kordonek niebieski, zgubiłam banderolkę, więc nie powiem Wam, jaka jest jego nazwa. Kordonek Altinbasak, śliczny, błękitny, ze srebrną nitką, metalik, 1324 to jego numer. A przydadzą się również jakieś koraliki albo perełki. No i oczywiście nożyczki, szydełko 1,25 mm oraz srebrna nitka do zawieszenia naszych sopelków. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić sopelek, wykorzystując białą maxi, czyli powstaje nam taki biały sopelek. Zaczynamy oczywiście od zrobienia pętelki, a następnie wykonujemy 12 oczek łańcuszka. Mamy 12 oczek łańcuszka, teraz zamykam je oczkiem ścisłym w kółeczko. Gotowe. I teraz, moi drodzy, robimy 6 słupków podwójnych pod kółeczko, czyli 4 oczka za pierwszy słupek, 2 narzuty i wkłuwam się pod kółeczko. W ten sposób mam 2 słupki. Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. Teraz robimy 4 oczka łuku i kolejne 6 słupków pod kółeczko, podwójnych słupków oczywiście. Gotowe. Początek naszego sopelka już jest. Teraz wykonujemy jedno oczko łańcuszka i odwracamy robótkę. Wbijamy się teraz oczkami ścisłymi tutaj we wszystkie nasze słupki, a ostatnie wbicie będzie pod łuk na środku. Czyli zrobiłam oczko łańcuszka, pierwsze oczko tutaj omijam, wkłuwam się w następne i wykonuję oczko ścisłe. Teraz w każde kolejne oczko ścisłe. W ten sposób przeszłam już sobie do brzegu i następnie przechodzę oczkiem ścisłym pod łuk i gotowe. No i teraz znowu 6 słupków podwójnych, 4 oczka i 6 słupków podwójnych. Powtarzamy. Czyli 4 oczka za pierwszy słupek, 2 narzuty i wkłuwam się pod łuk. Mam 2 słupki. No i tak wygląda ukończony drugi rząd. I teraz ponownie wykonuję oczko łańcuszka. Odwracam moją robótkę.
i przechodzę oczkami ścisłymi do łuku na środku. I powtórzę jeszcze raz 6 słupków podwójnych pod łuk, 4 oczka i 6 słupków. Teraz będziemy zmniejszać ilość słupków, czyli oczko łańcuszka, przechodzę sobie oczkami ścisłymi na łuk jestem. No i teraz wykonuję 5 słupków podwójnych, 4 oczka i 5 słupków podwójnych. Czyli 4 oczka za pierwszy słupek, 2 narzuty. Mamy 2 słupki. Cztery, pięć, cztery oczka łańcuszka i kolejne 5 słupków podwójnych pod łuk. I teraz tą sekwencję słupków, czyli 5 słupków, 4 oczka, 5 słupków, musimy powtórzyć 3 razy, to znaczy musimy mieć kolejne 3 pięterka naszego soperka. Tak wygląda w tej chwili nasz sopelek, czyli mamy tutaj po 6 słupków w tych 3 pięterkach, po 5 słupków w następnych 3 pięterkach. Teraz będziemy wykonywać kolejne 3 piętra naszego sopelka. Tych słupków będzie po 4, czyli zmniejszamy o 1 słupek z każdej strony, ale też zmniejszamy liczbę oczek w łuku. Teraz nie będzie ich 4, tylko 3. A więc kolejne 3 poziomy sopla to po 4 podwójne słupki, 3 oczka i 4 podwójne słupki z drugiej strony. Wykonuję oczko, odwracam robótkę, przechodzę oczkami ścisłymi do łuku. W ten sposób. No i teraz 4 oczka za pierwszy słupek, 2 narzuty i robię 4 słupki w sumie mają być. Mam już 2, 3, 4. 3 oczka łańcuszka zaledwie na łuk, czyli zmniejszam i wykonuję kolejne 4 słupki podwójne. No i powtarzam jeszcze dwukrotnie ten schemat. Czyli będę miała kolejne 3 poziomy, czy też piętra naszego sopelka. Ok, no i 3 piętra po 4 słupki zrobione. Jestem pewna, że już wiecie, co będzie dalej. Oczywiście kolejne 3 piętra, 3 poziomy naszego sopelka to będą 3 słupki podwójne, 3 oczka i 3 słupki podwójne. Tak wygląda w tej chwili cały nasz sopelek. Pozostała nam właściwie ostatnia sekwencja, czyli 2 słupki podwójne, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki podwójne. I tą sekwencję również powtarzamy przez 3 poziomy, 3 piętra naszego sopelka. Czyli ponownie oczkami ścisłymi przechodzę sobie na łuk,
4 oczka łańcuszka za pierwszy słupek, drugi słupek, 2 oczka na łuk i ponownie 2 słupki pod łuk. I tak jeszcze 2 razy. Skończyłam 3 poziomy po 2 słupki. No i teraz przechodzę sobie jeszcze raz oczkami ścisłymi na łuk. Po prostu chcę być po środku sopelka. I pora na przymocowanie naszego koralika. Ja użyję metody, sposobu z nawlekaczem do igieł. Taki przyrząd jest tani, popularny, w pasmanteriach osiedlowych można go dostać. I jest to, wydaje mi się, najprostszy, najłatwiejszy sposób nawlekania koralików na nitkę, na naszą robótkę. W związku z czym biorę sobie perełkę, jedną na razie. Mam perełkę. No i teraz pokażę Wam, postaram się z bliska, w jaki sposób tą perełkę nawlokę na moją robótkę. Okay, dobrze. Wyciągam sobie nitkę i tą nitkę przekładam inaczej. Najpierw wkładam sobie koralik na mój nawlekacz. Następnie przed koralikiem przekładam pętelkę, którą wyciągnęłam. Teraz pociągam i moja perełka jest już na sopelku. Wkładam szydełko w pętelkę, zaciskam i wykonuję jeszcze jedno oczko albo dwa. W ten sposób. Następnie, moi drodzy, obcinam nitkę. I wyciągam nitkę. I teraz po prostu wystarczy tutaj wykonać supełek. Blisko koralika, jak najbliżej. Można wykonać jeszcze jeden dla pewności. Gotowe. Obcinam nitkę. Tak wygląda wrobiony koralik. Z tej strony, z tyłu ma jedną niteczkę. Jak widzicie, nasz sopelek jest bardzo prosty w wykonaniu, także polecam. Jednocześnie pięknie prezentuje się na choince, bo jest skromny, wyjątkowy, śliczny. No i oczywiście będzie wykonany własnoręcznie przez Was, dlatego będzie unikalny i jedyny w swoim rodzaju. Zapraszam Was na mój blog crochet.pl. No i oczywiście ogromnie zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo mocno i do usłyszenia niebawem. I następnie wykonujemy 12 oczek łańcuszka. Dobra, jeszcze raz. One more time. No i w tym momencie... czyli 6 łańcuszków podwójnych, 4 oczka na łuk, 6 łańcuszków podwójnych. Szydełkujesz? Fajnie! By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał.
Wystarczy, że klikniesz. Kroszet.pl. Szydełkowanie moją pasją.